przede wszystkim chciałabym powiedzieć, dlaczego zgodziłam się na udział w kampanii Tydzień Walki z Chorobami Tarczycy. Przede wszystkim dlatego, że ten temat jest mi bliski od dzieciństwa, to znaczy odziedziczyłam po mojej mamusi choroby związane właśnie z tarczycą. One były genetycznie mi jakby oddane. No i już od najmłodszych lat musiałam się regularnie badać i sprawdzać wszystkie hormony. Wszystkie znaczenia hormonów już znam, więc jestem po części domorosłym lekarzem, zwłaszcza endokrynologiem. Dokładnie wiem, co to słowo oznacza. I tak naprawdę powiem szczerze, że dzięki temu, a właściwie przez to, bo nie można powiedzieć, że dzięki, ten temat jest mi bliższy. I ten temat jest mi też na tyle bliski, że pozwalam sobie moim bliskim koleżankom, teraz nie tylko, mam nadzieję, bliskim koleżankom, na to, aby pomyślały o takiej bardzo małej tarczycy, która wydaje nam się kompletnie nieważnym organem, a jest tak naprawdę szalenie ważna. I ja nie mówię tu już tylko i nie straszę nikogo o tym, że tarczyca i guzy na tarczycy też mogą się uzłośliwić. Ja też mówię o takich chorobach, które są bardzo często jest tak, że na przykład tarczyca, a właściwie sprawy związane z chorobą tarczycy powodują niemożność zajścia w ciążę. Powodują te choroby aż Hashimoto, czyli wyłupiaste oczy i kolejne konsekwencje jakby tej choroby. Jest bardzo dużo, na przykład tycie, na przykład nagłe chudnięcie. Jest mnóstwo takich zależności. Ten organ jest bardzo ważnym organem. I przez wiele kobiet, bo właściwie głównie ta kampania dotyczy też kobiet, no bo w głównej mierze na tego rodzaju choroby chorują kobiety, ale też i mężczyźni, bo guzy dotyczą nas wszystkich. Więc bardzo ważne jest to, żeby kobiety, ale też i mężczyźni zwracali uwagę na to i przynajmniej robili podstawowe badania, czyli podstawowe badanie to jest TSH. Jeżeli TSH jest w porządku, kolejnych nie robimy. Wszystkim się wydaje, że badanie tarczycy to jest jakiś szalenie ciężki zabieg i problem, a tak naprawdę badanie akurat najprostsze, czyli badanie TSH, to jest z krwi, czyli można to zrobić przy okazji, bo tak naprawdę tego badania nie robi się na czczo, więc ono nic nie boli, boli tylko ukłucie, ale można sobie podstawowe badania zrobić przy okazji, robiąc właśnie to TSH, o którym mówimy. A jeżeli cokolwiek się dzieje, to najpierw badamy USG, tarczycę, i to też nie boli, więc naprawdę nie jest to takie bardzo skomplikowane i wydaje mi się, że cena zdrowia, cena świętego spokoju dla mężczyzny jest ważniejsza niż wszystkie inne elementy. W ogóle bardzo ważne jest takie podejście, zwłaszcza w tych czasach, kiedy żyjemy w stresie, kiedy jemy marnie, bo nawet te produkty, które spożywamy, nie są tak dobre, jak były kiedyś, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby jednak dbać o swoje zdrowie, jak najbardziej, dlatego że to się przekłada na wszystkie potem sfery naszego życia, a tarczyca jest takim elementem, który absolutnie przekłada się na wszystkie sfery życia, ponieważ nadczynność powoduje niesamowitą nerwowość, więc te wszystkie kobiety, które są bardzo nerwowe, warto, żeby sobie zbadały to TSH. Naprawdę warto się zbadać. Koszt jest naprawdę niewielki, bólu żadnego, a warto.